Everybody, welcome back to my channel again! Widzimy się po raz kolejny, tym razem nie w parodii, tym razem bardziej w takim filmie pogadankowym. Zrobimy sobie dzisiaj Q&A. Takie filmy też są potrzebne, żebyśmy się mogli lepiej poznać my razem nawzajem. Na początku tego filmu chciałem wam powiedzieć, żebyście koniecznie zostawili subskrypcję pod tym kanałem, bo zbliżymy się do 50 tysięcy plus dzwoneczek, żeby, wiecie, nie ominął was żaden film. Kolejna wersja Walomadzia, wiecie o co chodzi? Zadawaliście mi pytania na Instagramie, także właśnie tam teraz wchodzę, zapraszam was serdecznie na mojego Instagrama, nazywa się tak samo jak YouTube. I właśnie sobie wchodzę na relacje i szukam pytań od was. Myślę, że bez zbędnego gadania możemy zacząć od pierwszego pytania. A więc pytanie jest, czy sam montujesz swoje filmy? A więc nie, moje filmy wszystkie montujesz Szymon, właściwie nie wszystkie, bo trzy były zmontowane przeze mnie. Ten z Patrykiem, Versof i Lexi, te trzy filmy były zmontowane przeze mnie. Reszta wszystkich filmów jest nakręcana i montowana przez Szymona. Szymon jest bardzo zdolnym montażystą, on nie lubi jak ja to mówię. Pewnie to wytnie ten fragment, a jeśli nie wytnie to naprawdę wow. Bardzo się boję, że mi go jakiś pseudo-youtuber skradnie. No ale póki jest Szymon, to są filmy, także on jest tutaj, można powiedzieć, mózgiem operacji. W sumie nie, mózgiem to jestem ja bardziej. Co? Ja jestem mózgiem, a ty jesteś takim bardziej złotą ręką. No mózgu tutaj też trochę brakuje, w obydwu przypadkach, ale wiecie o co chodzi. O, dostałem pytanie od chłopaka Kasi. Kasi, już znacie chłopaka Kasi, nie? Zapraszam was też na jego kanał, podlinkuję wam w opisie. Jeśli lubicie gaming i w ogóle gry w horrory, ja na przykład się nie znam, ale oglądałem i się bałem. Od Michała, czy lubię hawajską? Kochani, jestem tym typem człowieka, który lubi hawajską. Girl, w towarzystwie nigdy nie mogę zjeść sobie hawajskiej, bo nikt nie lubi hawajskiej. A ja na przykład uwielbiam hawajską. Bardziej wolę z kurczakiem niż z szynką. W Łodzi tutaj jeszcze takiej nie spotkałem hawajskiej. Ale uwielbiam hawajską. Jeśli ktoś by mnie chciał zabrać na hawajską, to... in touch. Może to nie jest pytanie, ale zdecydowanie widzę cię w RuPaul Drag Race. Girl! Brzydzę się komercją. Czy jesteś w związku? Becz, jedyny związek jaki we mnie jest to związek chemiczny cyjanku, ale... Girl, no, I'm fucking single forever. W ostatnim czasie miałem pierwszy raz w życiu broken heart. Nie było to jedno z najprzyjemniejszych uczuć na świecie. Bad bitch! Po złamanym sercu moje serce się odbudowało i jest znowu czarne, zimne i w ogóle nie da się go ruszyć, także nie dam się znowu tak potraktować. Yeah! Na razie mi jest dobrze z tym, że jestem sam, skupiam się na swoim rozwoju, na swoim kanale i na was. O, bardzo fajne pytanie, ile masz rodzeństwa? Mam, słuchajcie, czwórkę rodzeństwa, Dawid, Sonia, Nikola i Aleks. Wszystkich pozdrawiam, nie wiem czy będą oglądać ten film. Najstarszy brat na pewno, Dawid, ale nie wiem jak młodsze rodzeństwo. No, ale przysłałem mi buziaki. Ulubiony film i serial. Moim ulubionym filmem wszechczasów jest film Szare Ogrody z Drew Barrymore. Ile byś wziął mi nazwisko? I don't know. I drugim filmem moim ulubionym jest Burleska z Cher i Christiną Aguilerą. Także te dwa filmy są moim favorite. Jeśli chodzi o moje ulubione seriale, to też mam chyba dwa. Szkoła dla Elity. On był bardzo fajny serial, polecam wam, wiem, że za niego będzie nowy sezon. I z ryzyka, że lubię tematykę zombie, ale nadal nie skończyłem tego serialu. The Walking Dead też był bardzo fajny. Jak radzisz sobie z hejtem? This is a question, przy którym musimy się trochę zatrzymać, posłuchajcie, kochani, porozmawiać. W ostatnim czasie dużo dostaję komentarzy, czy na TikToku, czy właśnie pod zdjęciami, czy na YouTubie, że się zmieniłem. Na YouTubie właśnie może jeszcze nie, ale na TikToku, czyli w miejscu, w którym jestem z wami najdłużej tak naprawdę. Kochani, to, że mam doczepiane włosy, to, że sobie coś czasami zrobię, kolczyk czy cokolwiek, naprawdę nie zmienia mojej osoby. Moje poczucie humoru nadal jest takie, jakie było. Może rzeczywiście trochę rzadziej stałem teraz coś na TikToka, takiego fan i bardziej się skupiam na YouTubie. Ale pamiętajcie, że ja też dorastam, ja też dojrzewam, ja też dojrzałem do wielu sytuacji, do mojego poczucia humoru, do mojej osoby. Może być, że się zmieniłem, nie zmieniając się wcale i teraz pojawia mi się przed oczami Dane. I'm sorry. Jeśli ktoś tak uważa serio, to może teraz mi dać unfollow wszędzie i rozumiem, ale nadal jestem tym samym starym fat Kacprem. This is the same pig z... nie wiem, w czym są świnie. Czym mieszkają świnie? W chlewie. W chlewie, świnią z chlewu. Chlebu, whatever. Czego najbardziej nie lubisz? Najbardziej nie lubię oliwek. Czy spotkałeś się z niemiłym komentarzem na swój temat na ulicy? Girl, never, ale ostatnio miałem taką sytuację, że byłem na sesji zdjęciowej, gdzie byłem malowany i z tego, że kamera trochę wyłapuje, na żywo ten makijaż wyglądał trochę bardziej orange, you know, I'm juicy, so orange. Jedna laska mi powiedziała, że wyglądam jak pomarańcza
Girl, this bitch is over. Ej, dzwoni do mnie Wiciu, odbierzmy. Włącz kamerę. No, witam, witam. O, ja zacząłem kamerę. Ja wyglądam leśnie. Bo ja nagrywam teraz film, przywitaj się. Ej, kochani, widzę. Chciałeś ostatnio wystąpić u mnie w filmie, więc jest to pierwszy i twój ostatni raz. Dzwonię właśnie, żeby zaprosić ciebie, czy nie chcesz ze mną dzisiaj nagrać? Girl, jak mamy na to nagrać? Szymon, ty to ogarniesz? Prawie. No, nera, buziaki, nera. Przepraszam was, kochani fani dzwonili. Kto jest twoją inspiracją modową? Girl, this is time, co musimy się zatrzymać. Z racji tego, że jestem osobą, która projektuje odzież, interesuje się modą z tej strony projektowania. Nie jestem streetwearem ani nic takiego. Także moimi największymi inspiracjami modowymi jest Naomi Campbell, kocham ją całym swoim sercem, Lady Gaga, Dita Von Teese, czy jeszcze jest ktoś taki z takich postaci ikonicznych? Vivian Westwood, jeśli chodzi o ulubionego projektanta nad projektantami, jest to Alexander McQueen, Gianni Versace, obydwoje niestety nie żyjący już. Chciałbym kiedyś dla was strasznie nagrać film, w którym robię logbook dla osoby plus size, dla chłopaków plus size, bo nie widziałem tego jeszcze nigdzie na YouTubie, a to mogłoby być iconic. Piszcie, czy byście chcieli coś takiego w komentarzach. Skąd pomysł mówienia angielski-polski? Słuchajcie, to się chyba wzięło najbardziej z tego, jak zacząłem oglądać Drag Race i to jeszcze było zanim Lexi Chaplin była w Team X i ogólnie zaczęło się to wszystko, że wszyscy zgapiają od niej, że mówią pół polsko, pół angielsku. Jakby nie mam nic do niej osobiście, ale już mówiłem to w wywiadzie u Radka. Mam dla was ciekawostkę, możecie w to uwierzyć lub nie. Lexi nie wymyśliła języka angielskiego. Bitch, this is the moment! This is the moment, na który wszyscy chyba czekaliśmy. Oh! Ile ważysz? Na to pytanie odpowiadałem już w filmie o mojej otyłości, także was serdecznie zapraszam do niego. Link do tego filmu będziecie mieć w opisie. Czy miałeś kiedyś drugą połówkę? No, girl. W sumie, jak tak teraz dłużej chcę o tym pomyśleć, to nigdy nawet nie było blisko. Bardzo szybko przywiązuję się do ludzi, za szybko, staram się tego oduczyć. Ale teraz, tak jak wam mówiłem wcześniej, przez to, że miałem ostatnio trochę broken heart, to teraz się to ostatnio pozbierałem, jest teraz spoko i nie chciałbym chyba nawet mieć teraz nikogo obok siebie. Serio, taki wrzut na dupie. Co sądzisz o nowej piosence ekipy? Słuchaliśmy na naszym live, zapraszamy was codziennie, praktycznie robimy live o 21:10 na naszym YouTubie, na tym kanale. Słuchaliśmy na żywo i nam się piosenka podobała, ale mi się na przykład bardziej podobała piosenka Przejmujemy YouTube. Bardziej we mnie odczułam jakieś emocje, ale też jest spoko, też jest spoko. I w ogóle choreografię do tego, do tej piosenki u Freeza robił Widziu, który przed chwilą był u nas na kanale, także... Gdzie najchętniej chciałbyś zamieszkać? Słuchajcie, mega mi się marzy, żeby w przyszłości, nie wiem, jak zarobię jakieś pieniądze, może zamieszkać w przyszłości w Nowym Jorku, w jakimś apartamencie, żebym widział tak, wiecie, Times Square czy coś takiego, I don't know. No ale to jest takie, wydaje mi się, nierealne marzenie. Nie byłaby to Warszawa, ja się Warszawy boję, ale może Wrocław, bardzo lubię Wrocław. A może się okaże, że Łódź to będzie moje miejsce na ziemi, zobaczymy w przyszłości. Gdybyś miał wybrać jedną rzecz do jedzenia do końca życia, co by to było? Girl, oh my god. Wy wiecie, wy wiecie, że ja kocham jeść. Girl, look at me. Jedyną rzecz taką, którą bym mógł jeść po prostu all the time is maybe makaron z pieczarkami i kurczakiem, I don't know. Lepiej czujesz się w długich czy krótkich włosach? Powiem szczerze, że w obydwu włosach i w moich krótkich włosach, w sensie nie mam bardzo krótkich, ja mam dotąd. Czułem się spoko i tak, ty też po prostu eksperymentuję z wizerunkiem, z wyglądem i wydaje mi się, że teraz te włosy są spoko, a nie wiem, za miesiąc je może podetnę, tak dotąd. Zobaczymy, będziemy się z tym bawić. Włosy robiłem w Hollywood Hair, zapraszam was serdecznie na ich Instagrama, robiła mi je Klaudia, którą pozdrawiam, jeśli ogląda ten film. W przyszłości też pewnie dalej będziemy coś robić razem z włoskami, także no, zobaczymy, co będzie następne. Może wrócę do ciemnych włosów, ostatnio się nad nimi zastanawiałem. Piszcie mi, czy woleliście mnie w ciemnych, czy jasnych włosach. A jeśli nie widzieliście mnie w ciemnych, to musicie zajrzeć na mojego Instagrama, tam są zdjęcia. Ile zapłaciłeś za włosy i ile je zakładałeś? Uważam, że o pieniądzach się nie rozmawia, tym bardziej na YouTubie. Girl, no... Wiemy już, że są przypadki, które źle skończyły, jak się chwaliły pieniędzmi. Zakładałem je od 4 do 5 godzin, jakoś tyle to trwało, z tego co pamiętam. Jeśli byście chcieli więcej szczegółów, tak jak wam wcześniej mówiłem, zapraszam was na Instagrama Hollywood Hair, tam wszystko macie napisane. I też macie tam na pewno cennik, z tego co pamiętam, to jest tam
cennik na ich Instagramie czy na ich stronie, także obczajcie sobie, jak będziecie chcieli ze sobie zrobić takie włoski. Czy w szkole byłeś wyśmiewany ze względu na to, jak wyglądasz? W gimnazjum i technikum nie. W gimnazjum i technikum byłem bardziej badass bitch. Ale w podstawówce tak, od rówieśników dostawałem bardzo niemiłe komentarze. Śmieli się z tego, że mam cycki. Śmieli się z tego, że ja nosiłem w podstawówce szelki do spodni, żeby mi nie spadały. Myślę, że muszę nosić stanik. Mega funny. Moją ksywką było Grubcio. Teraz wolę, jak moją ksywką jest Królowo. No i dosyć byłem wyśmiewany. Ja też byłem specyficznym dzieckiem w podstawówce. Ja byłem mega dziwnym dzieckiem. Mi się wydaje, że ja byłem chory na głowę. Nie wiem. Dlaczego o Szymonie jako pierwsze nie mówisz, że jest przyjacielem, tylko montażystą? Szymon! Czy przeszkadza ci to? No chodź na chwilę. O Boże, laska teraz sika. Ile już jest materiału? 20 minut. No. Chcesz usiąść na chwilę, czy nie chcesz nie, się pogadać? Nie, bo jeszcze jestem niewieściowy. Czy przeszkadza ci to, że jak mówię o tobie, to najpierw mówię, że jesteś moim montażystą, a nie przyjacielem? Znaczy nie, bo przynajmniej... Brzmi to profesjonalnie. Znaczy, myślę, że... Nie wiem, no bo kto ma wiedzieć, ten wie, że jesteś... Kto ma wiedzieć, ten wie? Że się przyjaźnimy, a miło mi, że ludzie wiedzą nadal, że to ja odpowiadam za te piękne materiały, które... Piękne materiały, które teraz wszyscy widzą. Operator, kamerzysta, montażysta, wszystko. PR manager. PR manager. Służba zdrowia. Mechanik, asystentka domu. Budowlaniec ostatnio. No. Montowałeś neon, który jest teraz za nami. Actually. Girl, jesteś bohaterem domu. No. I kochani, ostatnie pytanie, czy w przyszłości chciałbym wydać swoją piosenkę. Ostatnio byłem na planie pewnego teledysku. Jeszcze nie wiem, czy wam mogę powiedzieć, o co chodzi. Chyba jeszcze nie. W razie czego obczajcie Instagram. Tam na pewno o tym mówiłem. Instagram, tak jak YouTube, Mudor Mood. Bardzo bym chciał wydać swoją piosenkę. To jest po prostu jedno z moich marzeń, żeby ona była sassy, classy, Cardi B, Nicki Minaj vibe. Wiecie, co chodzi? Jeśli ogląda mnie teraz jakiś producent muzyczny, chciałby wydać ze mną piosenkę. Żeby ona była też funny, wiecie, ja nie jestem piosenkarzem, żeby to było kind of rap, kind of spoken word, wiecie, o co chodzi? Yeah, ale chciałbym mieć w przyszłości jakąś nutkę z teledyskiem takim, wiecie. Damn! Kochani, i to by było na tyle w tym filmie. Dziękuję wam bardzo serdecznie, że wytrwaliście do końca. Mam nadzieję, że co chcieliście się dowiedzieć, to się dowiedzieliście. Jeśli będzie następne Q&A, będę o tym mówił na Instagramie, także was serdecznie zapraszam tam. Jeszcze raz wam serdecznie przypominam o subskrypcji tego kanału i zostawieniu łapkę w górę, żebyście, wiecie... Żebym był gorgeous! Protipami. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obecność. Dziękuję wam po prostu, że jesteście. Przesyłam wam buziaki i do następnego filmu. Trzymajcie się i cześć. Pa!